Ahoj, Mateusz SSJ8, wita was wszystkich w kolejnej serii Zagrajmy Wy. I mała niespodzianka na początek. Słyszeliście może o Service Games? Firma ta w przeszłości konkurowała z innymi producentami sprzętu do grania. Niestety po porażce swojej najnowszej konsoli stacjonarnej wycofali się z rynku sprzętu i zaczęli wydawać swoje gry na inne konsole. W ostatnim czasie jednak podobne problemy spotkały podobno Nintendo, w grę na konsolę której już wam pokazałem dwa razy. I problemem jest, że jeśli plotki o nadchodzącej upadłości Nintendo na rynku sprzętu do grania okażą się prawdziwe i na dodatek spełnią się, to w najbliższym czasie możemy liczyć na to, że Mario już legalnie będzie występował w grach na konsole innych firm niż Nintendo, a za jakiś czas również na komputery. I to nie tylko Windowsy. Póki co jednak możemy cieszyć się grami na konsole Nintendo. Włącznie z grą, którą pokażę wam w trakcie trwania tej serii i którą przejdę. Ale cóż, nie przedłużając już dłużej, zapraszam na nasz, a znaczy się mój, film. Miłego oglądania. Ahoj, Mateusz SSJ8, wita was wszystkich w kolejnej serii Zagrajmy Wy. I tym razem mamy tu grę na Nintendo Wii. I któż by się tego spodziewał? Gra wydana przez Sega, stworzona przez Sonic Team. I zaczynamy oczywiście od scenki. I statek Wąsacza został zaatakowany przez niebieskiego jeża. Który jest za szybki, żeby cokolwiek mogło go trafić. Co to sam nie ma żadnego problemu z trafianiem przeciwników. Zastanawiacie się, czemu ten jeż się tak uśmiecha. I
O co chodzi z tymi kolorowymi brylantami? No i kiedy niebieski jeż stał się żółtym, to nic, to żadna ściana go nie zatrzyma. Właśnie dlatego lepiej szybko samochodem nie jeździć. Sorry. Really? Look, go easy on me. I'll turn over a new leaf, I swear. Just give me a chance. Well, this is new. Showing remorse, Eggman? If you played nice, I wouldn't have to break all your toys. Gotcha. I lekcja, której udzielił już Mega Man. Nie ufaj szalonemu naukowcowi, kiedy ten prosi cię o wybaczenie. Musi boleć. I zastanawiacie się pewnie, co to jest. I laser trafił w siebie. Planeta się rozdziela na kawałki. Zastanawiacie się, co to za macki? To się wyjaśni w toku gry. Sonic zamienił się w potwora. A brylanty są czarne. Success! A brilliant success! It's just as the Gaia manuscripts foretold! The entity that was sealed within the planet has awakened! Now I just need to harness its power! Eggman Land will finally come to be! Czy ten Eggman jest jakimś kotem? Ah, Sonic, that's a good look for you. Festive. So long, friend. I prawdziwe imię i nazwisko Eggmana to Ivo Robotnik. I jak ktoś oglądał Sonic X, to wie, że Sonic może oddychać w kosmosie. Co do licha zapytacie pewnie, skoro widzieliście, że ten potwór rozpadł się, uwalniając jakiś fioletowy dym. I dlaczego planeta jest podzielona na kawałki i gołe jądro? Bądź co bądź, teraz mogę was przywitać oficjalnie w pierwszym odcinku Zagrajmy w Sonic Unleashed. Dlaczego zawsze mi musi coś nawalić ze sterowaniem? Sekundę. Dobra. Już wróciłem po restarcie. Niestety, taki jest urok emulatorów. Zawsze coś... O nie. A dobra.
już wszystko działa jak należy, więc po prostu zaczynamy. I rozpoczynamy nową grę, bo nie będę zaczynał gry w środku. I cóż, jestem fanem Talesa. Właśnie dlatego decyduję się też na jego twarz w awatarze swojego zapisu. I grę zaczynamy mając 2 życia, 0 słonecznych medali i 0 księżycowych medali. O co z nimi chodzi? To wyjaśnię już w czasie gry. A więc zaczynamy. Na początku jednak obowiązkowo już scenka. I oczywiście, bez względu na to, z jak wysoka Sonic spadnie, nie jest to go w stanie zabić. Co innego, upadki i jak wypadnie z planszy, bo wtedy to ginie. I tu mamy nieprzytomnego gościa. Nie mogę jeść. Pozbieraj się. Nagle świat wywrócił się do góry nogami. Przepraszam za ten głupi tekst, ale let's play jest to tylko od tego, żeby patrzeć, jak ktoś gra. Są również od tego, żeby popatrzeć. Ja jeszcze od tego, żeby poświęcić się z głupot wygadywanych przez Zagrajmera. Ja przynajmniej tak słyszałem od Zeba Zagrajmera. I Sonic dopiero teraz zauważył, że wygląda jak potwór. Swoją drogą, rękawiczki mu się poszły paść. Atak paniki. Dziwne, że buty Sonika wytrzymały. Sonik ma wyrzuty sumienia. Nie da wszystko. I'll help you get your memory back. Really? You mean it? Absolutely. I'm sure we'll find somebody who knows you if we look around. Oh, thank you. You're the best, Mr. Monster Guy. Właśnie. No i oczywiście wschody słońca są równie piękne jak zachody. Jednakże wschody słońca są bardziej niebezpieczne. I nie wiadomo jak Sonic, jakim cudem Sonic odzyskuje rękawiczki, kiedy wraca do swojej normalnej postaci i jego buty wyglądają normalnie. Sonic wygląda różnie. Inaczej. Nasz kolega uważa, że to jest super. I ruszamy ku przygodzie. Na początek jednak musimy wykonać kilka misji, które mają na celu wprowadzić nas do gry. Tutaj mamy jedną minutę, żeby skokami dostać się do mety. I tu mi akurat wyszło. Ale nasz kolega akurat musiał zabrać włos w takim momencie. I jeśli wciśniemy, jeśli w odpowiednim momencie przy starcie wciśniemy guzik i boosta, to możemy
to możemy, to mamy jedno, Sonic wykona jednego boosta całkowicie za darmo. I tu kolejna misja. Teraz musimy driftować, by szybko przebić się przez zamkę. No i udało nam się przejść kolejny etap. I w ten sposób zdobyliśmy już drugi księżycowy medal. I następna runda. A raczej misja. Chominka, tak. Jedna minuta. I Sonic namierzył cel, ale nasz kolega musiał zabrać głos. I trafiliśmy do celu. I frame rate momentami spada niestety. Musicie pogodzić się z tym, niestety. I kolejna misja. Tym razem mamy jedną minutę, żeby boostem przebić się przez bronię. I oczywiście mamy te piękne pierścieni, żeby zebrać. I możemy też użyć light speed dasha, żeby szybciej przelecieć przez te pierścienie. I po przeciwnikach. I mamy boost finish. I bez względu na to, czy wykonamy boost finish, dostajemy jeden medal za wykonanie misji. Zupełnie inaczej sprawa ma się w aktach. Ale o tym, gdy przejdziemy do pierwszego. I nasz kolega znowu zabiera głos. I kolejna misja odhaczona. Nagrywam już 15 minut i 55 sekund w tym momencie. A jeszcze nie ukończyłem wszystkich misji. Tu mamy kolejna. Minuta sidestepów. Nie ruszamy. I boost finish. Aby wykonać light speed dasha, musimy znaleźć się na ścieżce, w pobliżu ścieżki z pierścieniami. I cóż, idziemy dalej. Następna misja. Tym razem akt.
Minuta i 10 sekund, więc postaram się to zrobić jak najszybciej. Nie powinniście oczekiwać, że zrobię tu wszystko na rangę S. Też popełniam swoje błędy. To na przykład zrobiłem rangę A. Wiecie skąd wiem? Bo wersja na Wii nie liczy pierścieni, tylko skupia się na czasie w poziomach dziennych. Ale dwa medale księżycowe na pewno będą. No i odblokowaliśmy sekretny film. Na razie jednak, że nie możemy go obejrzeć. I kolejna scenka! What do you figure that was all about? The hair, and those arms, and look at the Chaos Emeralds! To już wiecie, to są szmaragdy chaosu! Yeah, this is the real me! Pretty cool, huh? Ten moment jest hejtowany właśnie za to nagłe zniknięcie szmaragdów chaosu. Nasz kolega zajął się lodem. That there chocolate chip cream sundae supreme is the pride of the city. The whole world can come tumbling down, but they'll still light up for a taste. Hey! What about your memories? Sonic, tylko jedyny skupia się na misji. You said it. Enjoy it, kiddo. Satisfaction guaranteed. If you don't love it, you get your money back. Hey! Oh, I love it. No i Sonic musiał zapłacić za loda. Ciekawe, skąd wziął kasę na dwa. Wow, this chip whatever stuff is great. If you say so. How about you give me a hand and help look for somebody who knows you, Chip? Chip? Gotta call you something, don't I? What do you think? Sonic wydał... Yeah, Sonic Chip. Nazwał Chip. Tak naszego love... kolegę. I tak właśnie będziemy go nazywać w ciągu całej tej gry. Niestety... Mi się akurat skończył już czas, więc mogę tylko powiedzieć wam do usłyszenia w kolejnym odcinku Zagrajmy w Sonic Unleashed. Do tego czasu jednak trzymajcie się wszyscy ciepło. Cześć!